Jeżeli chodzi o linię 9, to tutaj też mogę, Warszawa-Gdynia, linia numer 9, mogę coś o tym powiedzieć. Tak spojrzałem tam na pana Masala Andrzeja. Powiem tak, linia ta była przygotowana na prędkość, na dwie prędkości 200 i 250, 160 przepraszam i 200 lub 250 w zależności od taboru. To przypominam to, co było kilka lat temu planowane. Obecnie ta linia i były założenie, że 50 parę procent tej linii będzie na 160 przy normalnym taborze spełniało tą prędkość i tak to jest zrealizowane. Natomiast trwają prace w tym kierunku, żebyśmy od rozkładu jazdy 2017-18, czyli nie od tego, ale następnego roku, podnieśli prędkość do tych 220 km na godzinę, łącznie i na linii Warszawa-Gdańsk i na CMC o łącznej długości około 300 km, o łącznej długości torów, prawda? Czyli w ciągu 2 lat są takie założenia, że to wykonamy, z czego ponad 100 km będzie na linii Warszawa-Gdańsk.